A co, ogóreczki pani kupiła? Nie, panie Jerzy, to są już moje. Zobacz, jakie. Jak sporo nazbierałam już. To już pani? O kurde. Moje, no. A co pan tak dawno nie przychodził? No, nie miałam czasu to. A, do tej paniusi pan chodził, tak? No, czasu do czasu, wie pani, nie? No. Trzeba było odwiedzić, nie? Pani Ewo, mam taką prośbę do pani. Może by dała tam trochę tych ogóreczków, to bym dla tej sąsiadki zaniósł, tej nowej, nie? Bo wie pani, trzeba by było czymś ją zaskoczyć, tak ten, nie? Nowa sąsiadka, no to trzeba coś tam, ogóreczki, nie? Bo tam i dzieci ona sporo ma, a dzieci to by chętnie ogóreczki jedli, nie? To da, pani się podzieli ten. No ja miałam ten. Zakiszyć, ale jak pan mówi, że dla dzieci, to no. No to weźmie pan. Te ogóreczki zaniesie. No ja. Panu ta sąsiadka tak się podoba? No, taka wie pani, ładna, zadbana, nie? Ta. No. Ładniejsza jak ja? No znaczy, wie, u pani to więcej można ten, nie? Można ten zjeść trochę więcej, nie? A pani bardziej się pracowita, chociaż ona też taka, nie? No to weźmie. Tu wie pani, przy tylu dzieciach to też ona dużo pracy ma, no ale po sąsiedzku to trzeba też pomóc, nie? No to wie? Pan pomaga, no. Proszę to ogóreczki. No ona zadowolona, nie? Także. A się pytała o panią, nie? Tak? No. Bo tutaj ona co przychodziła, nie? No bo zobaczyłam, że ja tutaj u pani byłem, nie? Co wtedy z motyką pomagałam tutaj pielić przy ogórkach, nie? No to ona ten, co to za jedna, nie? Ja mówię, że tam sąsiadka taka dobra, nie? Na panią, nie? Aha. No, pan mówi, panie Ewa, mówię, no to coś ona tam słyszała, że o pani, nie? Mówi, gdzieś tam, nie? U uszy się ubiło, nie? Także ten. No dobra, weźmie pan te ogóreczki. No to dobrze, i no to. Zaniesie dla tych dzieci. No. No to idę, no to ja jutro do pani przyjdę, panie Ewo, dobrze? Dobrze. No to na razie. A na obiad czy na kolację? To przedzwoni do aha. Mnie, to ten, to zobaczymy, jak tam będzie, nie? Aha. No. No, to do widzenia. Do widzenia.